chyba można już powiedzieć z pełnym przekonaniem, że Roist to najważniejsza polska produkcja Netflixa. Najważniejsza, bo przemyślana. Tego brakuje w wielu polskich produkcjach. Właśnie tego elementu. A tutaj wszystko jest przemyślane na każdej płaszczyźnie. Od scenografii, która jest świetnie dostosowana do prezentowanych czasów, przez muzykę, która również pasuje. Ale także jeżeli chodzi o fabułę, o to, że trudno się tutaj doszukać dziur fabularnych, trudno też o takie elementy, które sprawiają, że coś jest na siłę, że coś jest spięte tylko po to, żeby właśnie fabuła się spinała. I wydaje mi się, że ten trzeci sezon jest zwieńczeniem tego wszystkiego, co było budowane od samego początku i jeszcze jest tutaj dorzucone coś ekstra, bo Roist Millennium wciąga jak bagno, wciąga i nie puszcza, zostaje w człowieku na dłużej. Wydaje mi się, że właśnie ten trzeci sezon zostanie ze mną na dłużej niż te dwa pierwsze. A dodatkowo opowieść jest domknięta, nie zostawione są żadne niedomówienia, choć chciałoby się oczywiście więcej, ale ten słodko-gorzki posmak, z którym pozostawieni są nasi bohaterowie, świetnie pasuje właśnie do tego wchodzącego nowego milenium. Najmocniejszymi punktami Roysta są moim zdaniem nienachalność i spójność. Nienachalność dlatego, że mam tutaj dużo wątków, które pozornie wyglądają na totalnie niepowiązane i one zaczynają się powolutku ze sobą spinać, ale no właśnie, nie czuć tego, że są spięte tylko po to, żeby zagęścić i tak bardzo zagęszczone emocje, bo emocji w trzecim sezonie Roysta jest co niemiara i właśnie o tym będę chciała też dzisiaj porozmawiać. Ja mam na imię Ola i Cię biorę na warsztat trzeci sezon Roysta, Roist Millennium. I będę tutaj z dużym entuzjazmem opowiadać o tej produkcji. Produkcji, która trzyma za gardło od samego początku do samego końca. Produkcji, która potrafi pospinać wątki tak, że nie czujemy, że te wątki są tutaj na siłę, mimo że normalnie można by było tak pomyśleć. Mamy kilka niepowiązanych pozornie ze sobą spraw, a jednak to wszystko zaczyna się układać w jedną całość. To też produkcja, która ma zaledwie 6 odcinków, ale ten czas antenowy jest wykorzystany do maksimum. Nie mamy tutaj momentów, gdy coś jest przeeksponowane, coś jest niepotrzebne, coś jest przeciągnięte. Wszystko właśnie do siebie pasuje, od początku do samego końca. Trudno wskazać inną polską produkcję, która jest właśnie aż tak bardzo przemyślana od pierwszego sezonu do tego trzeciego. Jest niedosyt, oczywiście, że jest niedosyt, ale nie jest wywołany tym, że brakuje tutaj rozwiązania jakichś wątków, tylko po prostu wynika z tego, że chciałoby się więcej takich produkcji. Oczywiście są, ale jednak mimo wszystko Roist na platformie Netflix jest miłym wyjątkiem. Ogólnie mam wrażenie i wydaje mi się, że jest trochę poparte tym, co widziałam w polskiej kinematografii, że znacznie łatwiej przychodzi nam prezentacja brudu, nieczystości. Łatwiej nam sięgnąć w głąb siebie, właśnie jeżeli chodzi o te złe rzeczy i to zaprezentować na ekranie, bo wówczas nie sięgamy do wzorców z Hollywood, tak jak jest to w komediach romantycznych i prezentujemy jakieś wyimaginowane, w ogóle do niczego nieprzystające otoczenie, tylko właśnie z rodzimych przykładów, z naszego polskiego podwórka. I bardzo mocno żałuję, że na polskim podwórku nie wykształcił się żaden reżyser, który niczym fiński Aki Kaurismäki prezentuje też to, co dobre, to, co wynika z tego, że okej, jest ten brud, ale jest też nadzieja. U nas raczej jest bardziej gorzko niż słodko. I tak to właśnie jest w Roiście Millennium. Mamy te słodkie elementy, ale ta gorycz, ból, rozpacz, to wszystko bardziej jest wyciągnięte na pierwszy plan. Mało jest tej nadziei na lepsze jutro. Ale już wracając typowo na grunty, to warto zauważyć, że od drugiego sezonu nie minęło zbyt wiele czasu. Nie mamy takiego przeskoku jak między pierwszym a drugim sezonem. Minęło raptem kilka lat, ale jednak przez te kilka lat zmieniło się bardzo dużo. Bohaterowie są w trudnym stanie psychicznym, co widać od samego początku. Na przykładzie Piotra. Piotra, który jest załamany. Załamany tym, co przydarzyło się w jego rodzinie, a dodatkowo jeszcze jego córka Wanda jest w trudnym nastoletnim wieku. Wszystko jest niesamowicie trudne. Trudne jest także w życiu Jas, która cały czas balansuje na granicy życia i śmierci i za nic ma jakiekolwiek rozkazy, jakiekolwiek wytyczne, dąży do prawdy, nawet jeżeli miałaby przypłacić to życiem.
trudnej sytuacji ponownie znajduje się Mika. Mika, który jest rozdarty pomiędzy miłością do swojej żony Krysi, która chciałaby, żeby przeszedł już na emeryturę, ale co on będzie robił? Będzie łowił ryby? No kurde, nie nadaje się do tego. Jeszcze chciałby popracować. Też ma ten ciąg do rozwiązywania spraw, ciąg do adrenaliny, ale jednak Krysia się o niego martwi. Te przykłady można tutaj mnożyć i mnożyć, bo u progu milenium jest znacznie więcej problemów. I to problemów nie tylko takich, które generują media, bo to również jest zaprezentowane w tym serialu, ale problemów, które także my mamy na co dzień. Nic się właściwie nie zmieniło. I mimo, że wątek Zarzyckich jest nadal bardzo ważny, to odniosłam wrażenie, że Piotra jest znacznie mniej niż w pierwszym czy drugim sezonie. Siłą napędową Roysta Millennium jest coś zupełnie innego. Postać enigmatyczna. Postać enigmatyczna od samego początku i w końcu zyskuje tutaj na znaczeniu i zyskuje też na znaczeniu pod tym względem, że na podstawie tej postaci, postaci kierownika, którego wciela się Piotr Frączewski, okazuje się, że losy bohaterów są bardziej powiązane niż mogłoby się na samym początku wydawać. Czy to przez więzy krwi, czy to przez inne układy i układziki, bo jest ich tutaj cała masa. Bardzo dużo mamy tutaj miejsca na retrospekcje. Retrospekcje poświęcone właśnie kierownikowi. Tylko tutaj pojawia się bardzo ciekawy zabieg, bowiem w młodego kierownika wciela się Filip Pławiak. Filip Pławiak, który do perfekcji opanował sztukę poruszania się, niczym Piotr Frączewski, noszenia się jak Piotr Frączewski. No ale co z głosem? Głosem, który łudząco przypomina właśnie Frączewskiego. Ten piorunujący, można powiedzieć, efekt, który jest troszeczkę widoczny bardziej, gdy przyjrzymy się ruchom ust, został uzyskany dzięki nałożeniu tego, jak wypowiada się faktycznie Filip Pławiak z głosem Piotra Frączewskiego. I dlatego czuć od samego początku, że Filip Pławiak fantastycznie wciela się we Frączewskiego dzięki temu, jak on gra i dzięki też użyciu sztucznej inteligencji, która się tutaj fantastycznie sprawdza. Dużo więc tutaj cofania się w czasie do źródeł duchów, które powracają na grunty bardzo chętnie, nie po raz pierwszy, bo w pierwszym i drugim sezonie również powracały, tutaj bardziej namacalnie, bo w postaci również retrospekcji, ale nie tylko, bo te faktyczne duchy do tej faktycznej osi czasu również powracają i niekoniecznie mają dobre zamiary, ale w Roście nigdy nic nie było czarno-białe, więc nie można tego oceniać aż tak zero-jedynkowo. Ale tak, to zdecydowanie historia o duchach wyłaniających się z bagien, duchach, które mają swoje niedokończone sprawy, duchach, które mają te sprawy dokończyć właśnie w tym trzecim sezonie i w większości się uda. Czasem jednak honor będzie ważniejszy od kręgosłupa moralnego i to ten sezon niejednokrotnie podkreśli. Jak to również miało miejsce w poprzednich sezonach, obraz bardzo dobrze koresponduje z tym, jak ten serial wybrzmiewa i jakie są w ogóle wydarzenia fabularne. I moim faworytem w tym sezonie jest Bania u Cygana, której twórcy chyba sobie nie mogli odmówić i wjeżdża w idealnym momencie i świetnie jest zestawiona z tym, co się dzieje właśnie na ekranie. Gdy pękają szyby, gdy ludzie wylatują przez te szyby, gdzie jest po prostu krwawa jatka. Super to koresponduje właśnie z wydarzeniami, z fabułą, ale też z tym, jak ten dźwięk jest zestawiony z obrazem i konkretną akcją. Jest też więcej subtelnych nawiązań do czasów u progu milenium, gdy telewizja ostrzega przed tym, co może się wydarzyć, że może zabraknąć prądu, że dobrze jednak wypłacić gotówkę z bankomatu, bo te bankomaty mogą nie działać, że w ogóle wszystko może się załamać. Mowa jest też o bluzkwie, to wszystko gdzieś tam się przebija w rozmowach, w radiu, w telewizji. Pojawia się również młody Makłowicz, który opowiada o nowym czasach, o poruszaniu się po marketach. I wiem, że twórcy nie mogli tutaj wykorzystać fragmentu o gotowaniu Słowaków, ale samo pojawienie się Makłowicza przywołało u mnie te skojarzenia, bo wiążą się bardzo dobrze z wydarzeniami właśnie w trzecim sezonie Roysta. Jeszcze więcej subtelności pojawia się w samej scenografii, gdy bohaterowie udają się do kafejki internetowej, a tam czytane jest CD Action, czy kilkoro bohaterów gra w D&D. I to są takie małe elementy, które budują koloryt tej historii, bo jedno to budować koloryt tej historii dialogami, nawiązywać do tego, że sytuacja jest trudna, IPN chce wiele rzeczy zataić. To też jest zaprezentowane właśnie na podstawie dialogów, bo znowu są wykopaliska, bo znowu odnaleziono trupy, zwłoki, kości. Kości również niemieckie, więc IPN chce to zatuszować, mówiąc, że przecież nie będą tutaj wybielać nazistów. Pojawia się temat reparacji wojennych, więc to są te kwestie, przemycane w dialogach. Są też kwestie, tak jak wcześniej wspominałam, przemycane w scenografii i to wszystko jest niesamowicie spójne.
I dobrze, że to jest, bo trzeci sezon Roysta jest przesycony akcją. Nie to, że jest jej za dużo, ale jednak bywa przytłaczająco, bywa depresyjnie. Tej rozpaczy jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Zresztą nie bez przyczyny wspominałam wcześniej, że to historia bardzo gorzka, bardziej gorzka niż słodka, mimo że dobre elementy też się pojawiają. Pojawiają się wobec tego kwestie humorystyczne, ale humorystyczne, które trochę wyluzowują ten temat i to bardzo ważne. Bardzo ważne, bo poza tym takim namacalnym bólem i traumami są też skrywane bóle i traumy, skrywana rozpacz. Między innymi asesorka chce zadośćuczynić tym, czym się teraz zajmuje, żeby odkupić winy za to, czego dopuściła się w dzieciństwie, w latach szkolnych. Pojawia się też temat komendanta, który otwarcie pije z bandziorami, gangusami, udaje się do klubów nocnych i raczej chce wiele kwestii zatuszować. Nie jest złym człowiekiem. Nie można powiedzieć, że ktoś tutaj właśnie jest zły tak do końca, do szpiku kości. Znaczy pewnie można akurat w tym sezonie tak powiedzieć, ale jednak te niuanse, te odcienie szarości wybijają się znacznie bardziej na pierwszy plan. Poza tym, że mamy przedstawioną historię kierownika, który jest takim wybitnym przykładem tych odcieni szarości, zyskuje również Dzidzia, sierżant Dzidzia, który jest takim przedstawicielem tego młodego nurtu, młodej energii do rozwiązywania spraw, bo on chce dotrzeć do sprawiedliwości za wszelką cenę. Ma przebudzenia zdrowego rozsądku, gdy na przykład przesłuchiwana jest dziewczyna i okazuje się, kto jest jej ojcem. Wtedy się wycofuje, wtedy chce, żeby Jas również się wycofała, żeby nie mieli problemu. Ale jednak ta brawura, ta chęć dotarcia do prawdy wybija się tutaj na pierwszy plan w jego energii. Ma całkiem podobną energię właśnie jak asesorka, tylko że jej pobudki są zgoła inne. No i paradoksalnie właśnie w tych 6 odcinkach mało miejsca dla Piotra Zarzyckiego, który gdzieś tam usuwa się w cień. Jest jego rozpacz, są jego traumy, zresztą jedna sprawa jest ściśle powiązana z jego rodziną i finalnie odgrywa bardzo dużą rolę, ale jednak wszyscy bohaterowie ustępują miejsca kierownikowi, retrospekcjom powiązanym z kierownikiem, bo to znowuż wyjaśnia, tło wyjaśnia, jak ten świat się kształtował, bo kierownik bardzo mocno pociągał tutaj za sznurki, czy przez więzy krwi, czy przez to właśnie, jak ukształtował niektóre miejsca. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale właśnie za sprawą kierownika wyjaśnia się wiele kwestii właśnie dotyczących czy to Piotra, czy to też innych bohaterów i to też ugruntowuje ich przyszłość. Przyszłość, w której mało miejsca na moralność, czy na sprawiedliwość, bo właśnie komendant pije z gangusami, bo gangusów trzeba zabierać na dołek, żeby wyciągnąć jakiekolwiek informacje, bo kręgosłup moralny bardzo się wygina. Wygina się także w słusznych sprawach, ale jednak się wygina. A jak nie zabieranie na dołek, no to policja musi się napić wódki z gangusami, żeby właśnie też wyciągnąć temat albo przedłużyć daną sprawę, żeby inni mogli zyskać czas. To wszystko się tutaj pojawia i jest spójne z całą historią. Bardzo podobało mi się właśnie to, że Royst nie daje tej sprawiedliwości, nie daje jej do końca. Daje nam jej trochę, wystarczająco, ale nigdy nie do końca, bo świat nie jest sprawiedliwy. Mamy pozornie oddzielne wątki, które dość szybko się ze sobą spinają, ale znowu nie za szybko. Mamy bardzo dużo akcji, ale znowu nie za dużo. Wątków całą masę, ale nie za dużo. Wszystko jest wyważone. Bardzo podoba mi się ten złoty środek w Royście Millennium. Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej wypośrodkowany niż właśnie w pierwszym czy drugim sezonie. Royst Millennium zwieńcza to wszystko, co było skrzętnie budowane właśnie od samego początku. I mam wielką nadzieję, że będzie więcej takich polskich seriali, że twórcy będą wyciągać wnioski, bo ewidentnie tutaj też zostały wyciągnięte wnioski z pierwszego czy drugiego sezonu. W 2025 roku ma się pojawić nowy serial Holubka pod tytułem Heweliusz, fabularyzowana produkcja na temat promu, na temat tragicznego wypadku promu i tutaj też ostrzę sobie zęby właśnie na ten serial, bo zapowiada się bardzo dobrze. Czy powtórzy sukces Roysta czy Wielkiej Wody? To się okaże. I tak też się zastanawiałam, czy Roysta Millennium można oglądać w oderwaniu od innych sezonów. Na pewno tak. Na pewno możecie odpalić ten serial, jeżeli nie widzieliście pierwszego czy drugiego sezonu, ale ja gorąco zachęcam do nadrobienia właśnie tamtych poprzednich sezonów, bo dużo rzeczy może Wam umknąć, bo sama sprawa kryminalna, okej. Tutaj można wszystko zrozumieć bez znajomości pierwszego czy drugiego sezonu, ale jeżeli chodzi o smaczki, powiązania, więzy krwi, co z czego wynika, no to jednak umknie. Jednak Royst to całość i trudno rozpatrywać ten trzeci sezon w oderwaniu od pierwszego czy drugiego. Zresztą tak jak wspominałam,
Sam to jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy polski serial Netflixa, więc zdecydowanie warto go nadrobić i do tego gorąco zachęcam. I z tą myślą Was zostawiam, z tą entuzjastyczną myślą na temat serialu Royce Millennium, zachęcam do oglądania tego sezonu, zachęcam do obejrzenia całego Royce'a i jeżeli już widzieliście ten sezon, to dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie, co Wam się podobało, co Wam się mniej podobało, bo mi tak naprawdę trudno wskazać jakiekolwiek wady tego trzeciego sezonu, który moim zdaniem jest bardzo dobrze dopracowany, dopieszczony, wyszlifowany, wnioski z poprzednich sezonów są wyciągnięte i też chciałabym zwrócić uwagę na to, że jedyne co mi się nie podoba, to to, że ta historia się kończy. Kończy się w odpowiednim punkcie, wszystkie wątki zyskują zakończenie, ale jednak się kończy. Będzie mi również oczywiście bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.